Siemano, buongiorno, witajcie. Mamy późne popołudnie, jestem po pracy, także chwila na nakręcenie odcinka z innym kontentem rozluźniającym, czarnym humorem itp. itd. i HWDP, jak to tam się mówi. Już wam spieszę z wyjaśnieniami. Maluch, którego dostałem od kolegi za pół litra, także nie to, żebym chciał na nim zarobić czy coś, którego uruchomiłem, jak widzieliście. Był u mnie znajomy, co się zajmuje blacharką. Podnieśliśmy go widłakiem, obejrzeliśmy i od razu wam powiem, żeby nie było fali hejtu, że niszczę dobrego malucha. Wyciągam z niego wszystko, co się da, układam na paletę, typu szyby, boczki, wszystkie chromy, linki, to. I mam plan taki, klamki. On jest tak zgnity, że on się zapewne złamie na pół. A jak się złamie na pół, to wtedy go oddam na złom. Albo, nie wiem, w prezencie bezdumnemu. Na ten moment wykręcamy z niego co się da, taki mamy plan. Zamykamy drzwi bez zamków, zaspawujemy go tu. Obcinamy słupki, zostawiamy tylko przednią szybę z tym. Rozwalamy dach, robimy sobie pałąk. Uruchamiamy hamulce, bo nie ma, i robimy pojazd do jeżdżenia na pole. Sprawdzić, jak zboże kiełkuje. Jeżeli to się nie uda, się złamie, wtedy wyciągnę z niego motor z zawieszeniem, z układem kierowniczym i pomyślę o zrobieniu sobie takiego małego buggy dla syna, bo mu kiedyś obiecałem, że takie zrobię, także mam w końcu bazę. A ja ściągam z niego wszystkie kratki, tak jak mówiłem, duperelki. Jeżeli ktoś z was będzie chętny, jestem w stanie nawet za darmo oddać paletę wszystkich części do malucha. Tu będzie tylna klapa, oryginalny lewarek, trójkąty szyby, czy tam żagle, boczne szyby, tylna szyba, przednia na razie zostaje. Także, żebyście mnie nie hejtowali, że tyle dobrego. Także ja się biorę. Te drzwi już mi się udało ogołacić ze wszystkiego, nawet roleczki, lineczki, wszystko. Przednie fotele to są zgnite, ale są białe, jeżeli ktoś będzie chciał, też je od namiastu wstawię, coś innego. Ja gdzieś mam jeszcze kubuś z Passata GT. O, to i tak się kupy nie trzyma, on jest zgnity, to raz, dwa. On był kiedyś pomarańczowy. Ta ciartka jest przespawana z zielonego malucha, a dach jest jeszcze z innego, bo mój blacharz tu wypatrzył linię cięcia. Ja to nie bym tego nie widział. Widzicie? Się przyjrzał tu, tu. On jest składany z kilku jeden, także to nie będzie bezpieczne łatanie tego. Także ja się biorę, ściągamy boczki, nie boczki, wszelkie śrubki, galanterie, drobnice, bo to wiem, że pewnie jest towar poszukiwany. Progów to tu nie miał, ma takie nakładki blaszane. Ja tu myślę, zaraz jakąś szynę wspawamy, ewentualnie też wyprujemy biały dywan, jak ktoś będzie chciał. Nie wiem, czy on jest do uratowania taki zgnity, ale jak ktoś jest chętny, pod tym filmem komentarz. Kto pierwszy, ten lepszy, nikomu nie trzymam, nie obiecuję. Kto będzie chciał, to zabiera. Ja się biorę za śrubokręt. I co dziwne, nawet idą, także kręcę. Dobra, dni coraz krótsze, a roboty coraz więcej. Także tak to wygląda. Udało mi się ogołocić na ten moment tyle. Dywanów i foteli nie wyjmę, bo są tak zgnite i zintegrowane z rdzą w podłodze. Drzwi tak były pogięte, że je pasem ściągnąłem. To nie patrzcie na jakość spawu, bo tu nikt się nad tym nie starał, bo to jak się dzieje, dzień, dwa złamie pewnie. Tak na szybko obspawałem jedne. Drugie odpawałem dotąd i zabrakło mi gazu w migomacie. Także jak ktoś będzie ewentualnie jeszcze chciał, to mu wyjmę tam te dywany, licznik, a jak nie, to se przyjedzie, sam wyjmie. A teraz bierzemy ulubiony mój narzędź. Oczywiście, żeby nie było, Gogelion. Tu mam tarczę do wymiany, bo ostatnio mi coś złapała. Mam tu nową, ale do kiedy ma? Ostatnio się dowiedziałem, że tarcze mają datę ważności. Tak wybite ma, ale nie wiem, widzicie, 2026. Także zaraz rżniemy. Nie wiem tylko, czy tą ramkę wyciąć, tu z drzwi zabrać, a zostawić słupek. I tak obciąć tutaj, zostawić przednią szybę, czy obciąć tu i przednią szybę też wywalić. Może na razie zostawię. Zobaczymy.
będę ciął, to wyjdzie w trakcie. Także lecimy. Cięcie, gięcie i spawanie. Dobra, kolejny dzień. Wczoraj, jak widzieliście, obciąłem dach, ale już było ciemno, nic więcej nie robiłem. Dzisiaj przywiozłem tutaj malucha widłakiem na widłach. Chciałem się dobrać do pompy hamulcowej, ale urwę rurki, jak będę odkręcał. Napryskałem wódekiem, może coś puści. Bo nie chce mi się mieniać rurek, skoro są, powiedzmy, że całe. A teraz wam pokażę, jak to wygląda od spodu. Mamy już po 16, po godzinach pracy jestem. Tu mamy profil progowy, pusty, otwarty. Tu mamy płytę wyrwana, podłogi nie mamy. Elementy konstrukcyjne, uchwyty zawieszenia też praktycznie nie istnieją. Także ja sobie go ogarnę. Ja wiem, że on się złamie. Ale zdjąłem zbiornik. Zbiornik miał dziurawe przewody, założę sobie świeże przewody do silnika, zatankujemy. I pojedziemy na pole, jak się da. Zawsze to jakaś oglądalność, jakiś taki content komiczno edukacyjny, jak nie robić, także ja się biorę, tu mam przewód świeży, akurat mi tu pasuje, tu zaraz mam takie nastanie, fajne opaseczki małe zakładamy i jazda. Dobra, tak wygląda sprzęt, tak jak wtedy było po obcięciu dachu za dnia. Teraz jest dzień, ale chcę go tylko odpalić z tego względu, że nakładam klemę, tu i taki jest dziura zgnity. Tutaj ostatnio się syn bawił sprayem, go sobie pomalował. Chcę go odpalić tylko z tego względu, że potrzebuję odjechać, bo tu podjeżdżam wózkiem, żeby czyścić skrzynię. Ciągam sanie. Nie wiem, ostatnio chodził, na drugi dzień przestał chodzić. Zobaczymy, czy dzisiaj odpali, żeby odjechać. Pali jak ta lala. To fotel będę miał mokry, bo deszcz padał. Sanie puścimy. Muszę kawałek gumy. A tutaj gdzieś był chlapacz. To jest Grzesia szóstki stary. Te długie, których nie lubię. O. Pierwsza jazda nagrana. O kurwa, pajęczyny. Co? Ładowanie nie zgasło. O, już zgasło. O, już dzisiaj przerywa malucho. Pewnie kopułka ma przebicie. Ale jeździ. Kurna. Hamulców zero. Bo w pompce wcisnął się tłoczek i tak został. Także widzicie, o. Wsteczny czasem jest, czasem nie. Zależy, jak mu leży, jak mu popadnie. Dobra. Ja mu w gaz, a on strzelił i zgasł, także tu go przestawimy. Zdejmiemy klemę. Tu jest guma. Ktoś z widzów miał pompkę hamulcową, bo ta umarła. Rurki się poobrywały, ale rurki się połata. Tu jeszcze nie dokończyłem, trzeba będzie dokończyć któregoś wieczoru. Założyć kawałki płaskownika, spalić, żeby nie było ostrych krawędzi. I nie wiem, czemu on przerywa. Wyregulujemy gaźnik. Albo wyczyścimy, by takiego paliwa nie dostawał. Wkręcę świecę, wyczyścimy i będzie idealny pojazd terenowo-służbowy. Ale nie chcę chodzić.
skorzystali. Ten silnik już nie ma kompresji. Ten silnik to śmietnik, ale jeszcze pojedzie. Uważaj! Ja zaraz przyjadę! Dobra, Janek, to się kameruje, pomału. Weź tam stanie zaciągnij do góry. To, ten przy sobie. Nie dawaj gazu, ciągnij stanie. I on wtedy będzie jechał na małych obrotach. On zaraz wejdzie w obroty na stanie, to tylko jak coś to nie ma hamulcy. Yeah, GTA. A ja siedzę na silniku bez kabiny. Wolna sobota z majstrem. Na początku odcinka wiesz co by pasował wkleić? Co? Ja wiem co. Pożyczymy sobie nagranie do WhatsAppa. Co by tu dzisiaj spierdolić? Kończę, bo deszcz leje i nic nie widać, a nie wziąłem gogli. A dach nam się coś nie zamyka. Także tłuczemy go aż się rozpadnie jak... A jak ktoś będzie chciał, to go komuś oddam w prezencie, albo za 100 000 subskrypcję? No. Dostanie malucha w prezencie? 100 000. Za jak 100 000 subów wybije, to wylosujemy komuś malucha, czy oddam, nie wiem. Zobaczymy, na razie niech stoi. Janek się uczy jeździć. Gaz! Podłogę! No, czujesz go. A, bo gaz jest urwany. No tak. Nogą naciśnij. Delikatnie, tylko troszeczkę go, bo jak za dużo to on się zalewa, czy coś. Ha ha ha!
Dobra, jedziemy. Już 2 minuty motajomo jak bączki kręcimy. Nie chcę wchodzić w obroty, ja nie wiem czy gaźnik, bo jak próbuję ruszyć śrubą od regulacji, to gaśnie w ogóle, także... Powinien dostać benzynę, na saniu. O. Nie pokręcimy cię bączków, wszedł w obroty i koniec, także... Musisz zgasić kamerę, jak coś będzie chodził, to dogramy, jak nie, to... To trudno. Dziękujemy za oglądanie. Zapraszamy Malucha na złom. No. Także trzymajcie się. Cześć.